Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Piotrze. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy wykluczyć Emiraty Hakanów, widma Skreusa lub żagwie Muat z rozgrywki w Twilight Imperium? Pyta Pan Piotr, czy wykluczyć Emiraty Hakanów, widma Skreusa lub żagwie Muat z rozgrywki w Twilight Imperium? Pyta Pan Piotr. Dobrze. Czy wykluczyć Emiraty Hakanów? Czy widma Skreusa? Czy żagwie Muat z rozgrywki w Twilight Imperium? Czy żagwie Muat? Według kart widma Skreusa. Widma Skreusa, ponieważ tutaj mam jakieś kłamstewko nie do powiedzenia, jakieś takie potrzeba transformacji, także według kart zdecydowanie wykluczyć widma z Kreusa, ale po kolei, jeżeli chodzi o Emiraty Hakanów, to jest nie tak Król Buław. Król Buław mówi o takiej dynamice, tak? Najczęściej mówi o człowieku, który jest taki bardzo temperamentny, ma niepohamowany temperament, jest taki dynamiczny w działaniu, czasami za szybko coś zrobi niż pomyśli, tak? No ale w każdym razie taka tutaj energia jest w pozytywie, tak? Czyli taki mężczyzna, jeżeli gdzieś tam kręci się, tak? Przy tutaj Emiratach Hakanów, to on tutaj jest w pozytywie i on gdzieś tam będzie ciągnął tak jakby za ciągnął do przodu, tak? Będzie tutaj powodował taki fajny, stały, stabilny rozwój, ale również gdzieś tam taka energia właśnie sprzyja, tak? Taki temperament, dynamika, dynamiczne działania, aktywność, to wszystko jest w pozytywie i to będzie bardzo jakby podnosiło wartość, powiedzmy tutaj, tego, o co pytamy, tak? Czyli tutaj zdecydowanie jest w pozytywie dynamika, aktywność i niewykluczanie. Tutaj wykluczanie w ogóle nie ma sensu, jakby nie wchodzi w grę, nie będzie korzystne, tak? Tak? Co jest na nie trójka mieczy? No właśnie, trójka mieczy generalnie, bo to jest w negatywie, tak? W pozytywie mówi o, w pozycji właściwej mówi o takim rozczarowaniu, o takim złamanym serduszku, o krzywdzie, o bólu, o cierpieniu, tak? Że po prostu jesteśmy czymś rozczarowani. No i to jest w negatywie, czyli jeżeli tutaj Pan Piotr jakby dokona wykluczenia, tak, Emiratów, wykluczenie tej pierwszej opcji, którą są Emiraty Hakanów, to wówczas no niestety to przyniesie rozczarowanie, tak? To będzie rozczarowaniem, bo to jest w negatywie, czyli to może poprzeszkadzać bardzo gdzieś tam w osiągnięciu sukcesu, tak? Także zdecydowanie tutaj ta opcja no nie wchodzi w grę, tak? Nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o wykluczenie. Może przynieść tylko rozczarowanie. Natomiast karta rada, to jest cesarzowa plus karta gwiazdy, dołożyłam sobie jeszcze, tak? Cesarzowa mówi o płodności, mówi o rozwoju, o kreatywności, mówi o potrzeby cierpliwości również, tak? Czyli jeżeli tutaj są świetna, jakby świetny potencjał, świetna energia, no ale trzeba też cierpliwości, niestety, tak? Trzeba się wykazać cierpliwością, ale również cesarzowa to jest wspaniała karta, ona mówi o narodzinach dziecka, o ciąży, o partnerce docelowej bardzo często, o narodzinach jakiejś idei, koncepcji, tak? O jakby płodności, o nowym życiu, o obfitości, ale również ta karta prosi o cierpliwość, tak? Czyli te karty mówią, daj szansę tej opcji, daj szansę Emiratom Hakanów, tak? Bo warto, bo to może być spełnienie marzeń, bo no, karta gwiazdy, nasza gwiazdka z nieba, tak? Karta gwiazdy mówi o spełnionych marzeniach, o zrealizowanych planach, zrealizowanych życzeniach, pragnieniach, tak? To jest wszystko, co sprzyja, to jest wspaniałe otoczenie sprzyjające, wspierające. To cały wszechświat sprzyja, tak? Czyli pierwsza opcja, Emiraty Hakanów, prezentuje się wspaniale, zdecydowanie nie należy tej opcji wykluczać, zdecydowanie, no, według kart to będzie tylko rozczarowanie, jeżeli się to wykluczy. Także zdecydowanie nie, bo to ma szansę, ta opcja, tak? Ma szansę być po prostu spełnieniem marzeń. I tyle. Jeżeli zaś chodzi o widma Skreusa, to jest ta Król Denarów. No, Król Denarów mówi generalnie bardzo często o człowieku, który jest taki stabilny, z sukcesami, tak? No, z pieniędzmi na koncie. To jest bardzo dobry, prosperujący biznes. Bardzo często, ewentualnie, na bardzo wysokim stanowisku. No, ale to jest taka stabilna, fajna energia, tak?
I taki człowiek znowuż tutaj, w tym przypadku, tak, gdzieś tam ciągnie do przodu i taki właśnie człowiek, dzięki takiemu człowiekowi jakby, w który jest pokazany w pozytywie, tak, czyli ta opcja ma szansę na powodzenie, to znaczy gdzieś tam są pozytywy tutaj przy widmach Skreusa, jakby, bo jest człowiek, który po prostu przed do przodu, tak, który rozwija widma Skreusa, który gdzieś tam jest potencjalnie no, bardzo taki solidny, tak, no ale również taka energia, tak, bo karty dworskie można bardzo szeroko interpretować, również taka energia, taka stabilności, tak, solidności, takiego sukcesu, poczucia sukcesu, tak, i też poczucie własnej wartości jest to sprzyjające, tak, jest pozytywnie, no ale poprzeszkadzać w tym wszystkim mogą, w sukcesie jakby widm Skreusa, bo przeszkadzać może paść kielichów, czyli takie kompleksy, takie jakieś myśli o kogoś, czegoś nie dogoniłam, tak? Że coś nie jest dla mnie, że za wysokie progi, jakieś właśnie kompleksy, które są bzdurne, no ale jednak są, tak? I to wszystko może niestety poprzeszkadzać. Te właśnie kompleksy, smutki, rozżalenie, to wszystko może być w negatywie, tak? No i karta rada, karta śmierci, no transformacja, dokonać trzeba transformacji, jeżeli chciałoby się, żeby tutaj to było, wszystko zakończyło się sukcesem, tak? Żeby to była wygrana opcja, żeby nie trzeba było wykluczać emiratów, przepraszam, widm Skreusa, no to należy dokonać transformacji. Tak, zakończenia jakiegoś etapu. Karta śmierci, mówię o zmianach, o transformacjach, ale takie, na które jesteśmy gotowi, że nie spadają grom z jasnego nieba, tylko jesteśmy gotowe na zmiany i po prostu to się dokonuje, tak? Tu jest konieczna transformacja, zakończenie etapu i wejście w drugi. No i dołożyłam sobie jeszcze jedną kartę, no i tak jak mówiłam, siódemka mieczy, tak? To są kłamstewka, niedopowiedzenia, to są takie niedomówienia, nie powiem, bo się boję, bo się wstydzę, bo nie wiem, bo źle mnie zrozumie, tak, jakieś niedomówienia, no tutaj należałoby dokonać transformacji, kompletnej zmiany, zakończyć etap i zakończyć wszelkie kłamstewka, które są tutaj przy tej opcji, tak, czyli według kart, no, widma Skreusa należałoby po prostu wykluczyć, no. Jeżeli zaś chodzi o żagwie muład, tak, to jest ta karta głupcy. No, karta głupcy to jest bardzo fajna karta, ona mówi o nowym początku, o kreatywności, również o ciąży bardzo często, o nowej drodze, o nowej wędrówce, to jest taka karta cykliczności, tak, po każdej burzy nadchodzi słońce, no, ale również to jest taka karta zero, tak, początek i koniec, cykliczność. To jest karta, która mówi o tym, że no idziemy w nowe, o nowej jakości, komforcie życia, o czymś, co jest takie fajne, nowe, świeże spojrzenie. No tak, to jest fajna energia. Co jest na nie dwójka denarów? Na dwójka denarów generalnie w pozycji właściwej, tak, pozytywnie mówi o wyborach, o konieczności dokonania wyboru, decyzji, podjęcia decyzji, tak, czy w prawo, czy w lewo, ale już jest taka konieczność, tak, los od nas tego jakby wymaga. No i my nie wiemy kompletnie, w którą stronę iść, bo niby tutaj i dobrze, i tu dobrze, i chcielibyśmy dwutorowo, no a się nie da, tak? Czyli tutaj w negatywie jest podjęcie błędnej decyzji, tak? Bo to jest w negatywie. My nie wiemy, jaką decyzję podjąć i jeżeli wybierze się tę decyzję, tak, trzecią opcję, czyli żagwie muat, jeżeli tutaj się wykluczy z rozgrywki w Twilight Imperium, to to według kart może przeszkadzać, to będzie zła decyzja, zły wybór. Należy po prostu przenieść się troszeczkę wyżej, tak? Czyli do tej drugiej opcji, do widm Skreusa, bo wykluczenie żagwie muła z rozgrywki w Twilight Imperium nie będzie korzystne, to będzie zła decyzja od kart. Karta rada, karta cesarza, tak? Tu cesarzowa, tu cesarz, oni bardzo często mówią o małżeństwie, tak? Natomiast według kart, no i siódemka buław, tak? Czyli karta, to jest taka siła perswazji, tak? Czyli cesarz mówi o bardzo często o takim przywódcy, tak? Czyli karta rada, no podejmij właściwą decyzję. Nie bądź tutaj w ciemnościach, podejmij właściwą decyzję, wykaż się cierpliwością, ale też często mówi nie bądź tyranem, tak? Nie bądź tyranem, nie wykazuj się takim nadmierną taką, byciem takim nadmiernie władczym, tak? Karta rada, wybieraj mądrze, podejmuj mądre decyzje, wykaż się mądrością, inteligencją i takim solidnym, stałym spojrzeniem, takim po prostu osobą decyzyjną, osobą właściwą na właściwym miejscu, tak? Tak powiem. Odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Taka jest karta. No i siódemka buław. To jest karta, która mówi o udowadnianiu czegoś, komuś, bądź sobie, bądź też o przekonywaniu kogoś do czegoś, siebie do czegoś, bądź
kogoś do siebie, tak? Taka cicha walka. No i właśnie tutaj według kart cesarz, czyli osoba, która jest decyzyjna władcza, musi wykazać się po prostu siłą perswazji, tak? Musi sobie coś pokazać, siebie do czegoś przekonać, bądź kogoś do czegoś przekonać, ale również udowodnić coś. Tu trzeba będzie coś udowodnić. Jest też taka opcja, że będzie trzeba tutaj się wykazać takim, źle, ale pewnie, tak? Czyli nawet jeżeli, wiemy, że coś na przykład może nie iść tak w dobrym kierunku, trudno i tak idziemy jakby za ciosem i źle, ale pewnie, tak? Podjęliśmy decyzję, to się jej trzymamy. Udowadniamy innym, że jest dobra. No tak to wygląda. Czyli, Panie Piotrze, według kart wykluczyć z rozgrywki w Twilight Imperium. Co tutaj wykluczyć, tak? Kogo wykluczyć? Emiraty Hakanów nie, zdecydowanie nie wykluczać, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywna energia, spełnienie marzeń. Widma Skreusa tak, wykluczyć według kart, widma Skreusa, bo jest konieczność zmian, transformacji, zakończenia etapu, wyrwania się z kłamstewych, niedomówień, niedopowiedzeń, bo to nie jest opcja korzystna, czyli wykluczamy widma Skreusa. Zaś żagwie muła to również nie. Tutaj trzeba kogoś do czegoś przekonać, wykazać się decyzyjnością, władczością, podjąć mądre decyzje, ale to też nie będzie korzystne. Czyli widma Skreusa należałoby wykluczyć z rozgrywki w Twilight Imperium według kart. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, że wszystkie jak najlepsze. Trzymam kciuki, powodzenia, dziękuję bardzo za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.